Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Who's Your Daddy i ze mną są tacy współzawodnicy jak Paweł i Diabeł. Jestem współzawodnicy. Jak to współzawodnicy? Jestem twoim bratem, mordo, a tamten gościu chce nas powstrzymać, żebyśmy się nie zabili przypadkiem, nie? Gramy w taki mecz, który się nazywa Życie. Życie. Paweł... Zawsze przegrywam! I Paweł przegrał, nie? No Paweł przegrał. Musimy tą sprawę wyjaśnić. My Pawła wyjaśnić musimy, tak? Paweł jest tym sprawą. Tak, musimy go wyjaśnić. Patrz, mordo, chodź, robimy ten. Lubisz ten. Jak się nazywa taka gra, co się uderza młotkiem? Wbijanie gwoździ? Tak. To o to ci chodzi? Taką zabawę chcesz grać? No. Może zagrajmy w beer ponga cegłą. Co? Beer pong jest spoko. Dobra. Nara. Tato, co u ciebie? Jak się bawisz? Nie, zaraz się wymyślimy. Daj mi szansę. Zaraz ci dam szansę, nie spoko. Znalazłeś mleki jakieś, tato? Po co? A nie wiem. Jak to po co? Żeby mógł zeżrzeć, co chce. Nie wiesz, o co chodzi? O, stary. Stary, talary normalnie. Bratu Diable! Co? Bratu Diable, chodź do kuchni, pokażę ci sztuczkę. O, here I go again. Chodź. Idę. Chodź, bratu Diable. Ty, bo nasz ojciec ma trochę nasalane w głowie i sam do siebie gada, to jest troszeczkę przykro. Wiem, bratu Diable, to normalne. Jak mama jest w domu, to też gada sam do siebie. No weź teraz radio wyrzuć. Chodź, bratu Diable. Nie, zostaw szklanki. Chodź tu pod... O, zepsułeś szklanki, tato. Szklanki? Tato, przestań robić awantury. Robię awantury znowu? Mama mówiła, miałeś nas kochać, a nie napierdalać. Nie za szklankami. Ojcze. No skubany. O, ale ładne papierki. O ja. Zostaw papierki! No, zostawię! Czekaj, tu się pali coś? Tato. O szkło! Tu coś tu brzydko pachnie, coś tu się pali, czekajcie, gdzieś tu coś widziałem wcześniej. Jaś, to moje serduszko! Gdzie ty jesteś? Tato. No i tato. Znaczy, synu? Ja, mnie nie ma tu. Gdzie jest ten syn? O! Nie ma drugi. Go. Który drugi? Nie ma go. No ten, Nie widzisz go? Tak, leży. Jest teraz, a widzę, tak. Co robisz, synku? Gdzie tosty robisz? Nie widzisz? To jest takie proste. A, tosty! Dobrze. Tak mama wróci, będą tosty przynajmniej, to dobrze. To zawsze jest fajnie, jak tosty robi. Widzisz, się fajnie tosty robi? Po co te krzesła tu w ogóle są? Widzisz, się fajnie tosty robi? Ten? Paweł, gdzie się robi fajnie tosty? Wiesz, że najlepiej robi? Tam najlepiej smakuje na toalecie. Czekaj. Jak toalecie? W toalecie najlepiej tosty smakują. Jezus, co ty robisz? Zostaw ten toster! Ciągnij ten toster na górę! Zostaw ten toster! Ja go chciałem tam wyciągnąć. O, nie zabawka dla dzieci. Miałem, hopsa, hopsa. Wszystko, mój brat wszystko wypił. Bo ja jestem tylko. Ten, bliczoholikiem. Mój bracie nie wiedział, gdzie jestem. Masz tu. O, ty ja nie masz. Żyję już, co w kuchni leży. Masz widelczyk. Serio, nie żyjesz? No serio. Czemu tak szybko umarłeś? Masz widelczyk. Myślałem, że się spinamy, mamy szybciej jeść. Przestań, zostaw. Nie, to są pierwsze rundy dopiero. Masz widelczyk, weź się widelczyk. Spoko, przepraszam. O kurde. Świetnym tatą. Paweł to nie ogarnia życia, widzę trochę. Czekaj, nie, no naszego i swojego. No, ci poradzę, no. Świetnym tatą jest. Gdzie on jest? Drugi umiera. Trzeci też umiera. Gdzie oni umierają? Gdzie on umiera? Co? Co? Tato, znajdź mnie. Bawię się Dlaczego? Do chowanego, tato. Ojcze! Tato! Ojcze, jak? Gdzie jestem, ojcze? Tato! Widziałeś to diabeł? Gdzie on jest? Naprawdę. Gdzie on jest? Czekaj. Co to jest za... On jest upośledzony, już wiem, po kim to masz, diabeł. No, widzisz? Przecież on nie jest moim ojcem! Przecież on mnie prawie zdeptał, a mnie nie zauważył. Ja też się nie mogę znaleźć, ja jestem na frikamie, ty. I stary, nigdzie się nie ma. Popie. Rzeczywiście, nigdzie mnie nie ma. No nie, nie widzę cię. Ty, no gościu, gdzie ty jesteś? No przecież on mnie widział. O, widzę cię. Drugi raz przychodzi obok mnie. Ej, no ty Paweł, naprawdę! O, tu. Nie. Ja. Gościu! Murzynek, Jezus, ja tu stałem cały czas nad tymi drzwiami. Teraz to przynajmniej nie szkoda, bo wiesz, że nie twoje, Paweł. Nie, no bo ty taki mały jesteś, ja cię nie widzę. No wiem. Dobra, teraz Pawełu. Trzymamy się razem, tak? Chodź, pójdziemy na obiad, niech tam zrobi jeść. Nerwy, stres. Spoko. Tato Paweł, jak ugotujesz mi jakieś dobre danie, to się rozwali nie zabije. Wszystko. To się nie rozwali zabije. Wszystko. Nie podetnę sobie żył. A to zrobisz, Amciu? Rozwalić, pobawimy to się, zniszczyć. Pobawimy się w kuchenne rewolucje. Nie, co mi się wydaje, że akurat w tym momencie naszego ojca będzie trzeba bardziej ratować niż nas samych. Wiesz, że to jest troszeczkę... Zostaw to, pójść, gnojku, ty. Ty, no typie, daj mi wejść na ten. Daj mi wejść na zlewo zmywak, cholero. Cicho bądź. Tato, twoja patelnia jest bardzo brudna. Bardzo brudna. Nie dziwię się, że nie zarabiasz w swojej restauracji. Czekaj, bardzo brudna. Ci wodę. Czekaj, bo a jedzenie jest mrożone, także bardzo niedobrze. Plaga w wrestle. Synu, znaczy ten, bracie diabłu, masz proszę naczynia do pozmywania. Zostaw te krzesło. Dobrze.
Daj mi. Rzucam na podłogę. Dziękuję. Krzesła, no. Proszę bardzo. Czekaj, ja tu muszę skąpać. Posprzątać. Ja zawsze byłem, chciałem być fakerem, a mogę zostać tylko fakirem, widzisz? O. Tato, no to robisz ten obiad, bo jak nie, to robię kuchenne egzekucje. Dam ci trochę tych talerzy. Kuchenne egzekucje, jak nie będzie obiadu za 3 kuchenne minuty. Kuchenne egzekucje. Słyszysz? Okay. O. Co? O, dzień dobry. Jak kuchenne egzekucje? Idźcie do pokoju, do salonu, tam wszystko przygotowałem. Ej, no jak to? Kłamiesz. Chodź, jeść. No tak, wszystko jest przygotowane w salonie, zobaczcie sobie. Ktoś on tam kręci, on kłamie. Nie, nie no. Słuchaj go. Naprawdę, tamaj. Zobacz sobie, tam ładnie przygotowałem wszystko. Nie słuchaj go. Ja nigdzie nie idę. Ty, ja mu nie ufam. Bardzo nie, wywróciłem krzesełko, ale jestem spoko. Chodź tu. No chodź. A gdzie jest mój brat niedźwiedź? Mój nie, brat niedźwiedź? Skąd ja mam to niedźwiedź? No, nie, niedźwiedź. Czekaj, co to jest? Aha, a ty gdzie jesteś? Nie, lampy możemy wyrzucić, tu nie bratu! Ej, znalazłem magiczny kluczyk! Czekaj, bo tu się stłukło coś, czekaj. Bratu! No! Chodzi to w garażu, tutaj jest benzyna. Dobra. Ale czemu, bo tu się coś stłukło, no? Kojarzę to, kojarzę. Pozamykał te szafki? Nie, tak średnio. Tak średnio. Bratu, chodź do benzyny. Kurde. Ej, co robi ten magiczny kluczyk? Ogarnęliście to? On otwiera szafki, jak są zamknięte. No, nie, no nie jest? Działa. No bo o! Jak to? Nie działa, działa. Uderzył się drzwiami. O! O! Bratu, idziesz? Czekaj, bo rozwaliłem o! Stolik aktualnie, wiesz? O, tata jedzie furą. Ej, nasz tata zrzucił. A ktoś już rozwalił stolik. Tato, jedziesz? Poczekaj, okay. ja też jadę. Czekajcie! Ej, co jest? Typie! Ej, ogarniasz, że Paweł odpalił się, znaczy włączył tą machinę? Ale ja przeżyłem! Ale mnie zabiłeś! I bardzo dobrze. Tata. Ej, ale tego jeszcze nie było, żeby ojciec zabił syna. Ej, chodź zobaczyć synu. Zabił mnie silnik autem. Płonie. No wiem. Ach, ale serio, to auto płonie. No poli. Normalnie, stary, ja tylko odpaliłem silnik, on zrobił resztę i nas zabił. Znaczy mnie zabił. Chodź tu, dziecko, mam benzynkę dla ciebie. Gdzie ty bardzo jesteś? Bardzo strasznie dużo pokluczonych rzeczy tu jest. Chodź tu, bo to auto płonie. Chodź, podejdź bliżej sobie. Tutaj, chodź. Może się odpalić od auta. Ja tam nie ogarnę. Ej, właśnie! Masz, chodź, zobacz, odpalisz się od auta? Odpalisz się od auta, zobacz, czy się da odpalić. Chodź na auto. Daj mu jakiś ten. Tam drabina jest. Daj mi drabinę, daj mi drabinę. Dam mu drabinkę. Czemu to szkło w ogóle leży? Ja tak nie mam pojęcia. Auto w pokoju jeszcze wpadło przez ściany, to normalnie. A, jest. Przepraszam, to znowu. Ten, że jesteś tatą kumatym i wiesz, takie rzeczy. Tylko nasz tata jest na tyle upośledzony, że... O, dziękuję, super podana drabina, okay. Ojciec. No, miał ci pomóc, pomaga na swój już sposób. Chyba wiem, dlaczego jestem adoptowany. Jak się radziłeś tak z mamą, jak z tą drabiną, to się nie dziwię, że jesteś adoptowany. Czekaj, ja spróbuję to, spróbuję to, czekaj. O, okay. Super. O, postaw to na szafce, rzeczywiście to jest bardzo dobre wyjście z tej sytuacji. Bracie diabełu, bo myślę, że on wykorzystuje czas na naszą niekorzyść bardzo. Cicho, dobrze tutaj. Jest. Ja mam szybkie wykorzystanie czasu, pokazać ci sztuczkę. Czekaj. No dawaj. Czary, mary, hokus pokus, szklanki łykam jak Ford Focus. Nie. Wow. Jak spaliłem się? Spaliłeś się, palił. Od czego się podpaliłeś? Od szklanki! Aha! Tata jest dobrym tatą i rzucił ci się. Dzięki, ojcze. Myślę, że jak spali ciało, to mama nie zauważy naszego brata. Ja wiem, o co chodzi. A gdzie synki? Nie wiem, poszli na spacer. Co? Zrobiłem taki burdel, że po prostu wiesz. Ale oni mają po 12 miesięcy tylko. Jak poszli na spacer? Jak to możliwe? No jak, no wzięli auto, pojechali, nie? No, to jak już wyszło, no to nie moja wina, nie? Wcale. Impreza! O, piłką się tak grać, patrz. Pyk, gol. Kojarzę. Ej, czekaj, czy drzwiami przywalę tą, patrz. Stój tam. No, czekaj. I zamknijmy drzwi. No dawaj, ja trzymam piłkę, no. No nie, musisz ją puścić. No, pójdź. 3, 4. Pyk. Nie pykło, czekaj, jeszcze raz. Nie pykło? Nie, w tę stronę! Teraz otworzyłeś mi na twarzy drzwi, nie mogę stąd wyjść. Zamknij je. Sam się zamknij. No to się w ogóle dzieje, halo. No. Ej, zabrał piłkę. Trzymaj, to nie ja. Wow. Pyk, nie. Hop. Nigdy mnie nie złapiecie! Idziemy. No nie, to wracam. Hop. Hop. Tato, co ty robisz w ogóle? Tato. Bawię się piłką, a co? Tato. Jak się bawiłeś tak mamą jak tą piłką, to się nie dziwię, że jestem adoptowany. Tato. Tato, bo ja wziąłem leki. Potrzebuję leku. Jak wziąłeś leki? Wypiłem płyn do garów. Patelnia. Potrzebuję leki. To twoja wina. Nie moja. Nie. Jak to? Daj leki. Gościu, nie gaś mi tego. Lekę, no, chwilę, no. Ty, z kompsu, daj leki. Czekaj, no kurde, nie wiem gdzie są leki, no weź mi nie szukaj. No nie masz w ladach, no kurde. No jak to nie ma, muszą być. Tu muszą być, no ja wiem, ciebie znaleźć, kurde.
No weź poszukaj, no kurde. Tutaj. Ja, no przecież ja umrę. Mój brat też Jezus się boi. Jezus Maria, czekaj. Bracie, nie pal się, już idę. Czekaj, co ty? Jestem zapalonym. Ojeny, czekaj. Zapalonym bratem jesteś? No. Może szkło, to ci dam trochę szkła na przeczyszczenie, co? Nie, to nie działa tak jak myślisz. O, tu coś jest, czekaj, to chodź. Pamiętasz naszą siostrzyczkę? Jej dałeś szkło na przeczyszczenie. Marzenka się nazywała. A, Marzenka mówiłeś, się nazywała. Mówiłeś, że szkło Jessica. Gorączkę i co? Okay. Co? Przeżyłem! W sumie to już nie jest chora, no. Jakby nie... Jakby nie żyje. Z tej strony, to już nie jest chora. No, jakby ci się udało. Pal głową! Pal w to głową! Bracie! Co dam? Pal w to głową! Pal głową! Pyk, pyk, pyk! Pyk, pyk, pyk! To jedno chyba może w to tam się dzieje. Pyk, 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 pyk! Niszczymy ci marzenia! No! Go, go, go! Patrz, pup! Bazinga! I wchodzimy. Pyk, nie ma nas. A w tą stronę nie już nas, nie można. Nie ma nas. Ciekawe, czemu mogę bracie, o, o, dobry, 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 dobra. Chcę stąd uciec. Czemu zużyłeś? No bo nie chciałem na ciebie. Chciałem zrobić o, a co to taki. Się mogę uciec. To może Paweł! Uciekam stąd, odjeżdżam. Jak on dał sobie spokój, daj zjemy szkło może, co? No, to jest dobry pomysł. No to jest, jak on sobie poszedł, to wiesz. O, pojechał. Tak. Widziałeś ten bum? Tak. Wyjechał nawet z garażu z Kubami. Aktualnie patrzę w dywan troszeczkę, wiesz? Oh my yes, god, oh my god, dzieci umarł. Ale mogą odjechać, sam mogą odpalić silnik, czujesz to? Nie, no uciekł po prostu, wziął się i uciekł. Tylko, że dam jedynkę zamiast ten... To dlatego nie masz prawa jazdy. No pomyliło mi się, no kurde, no sorry, nie? Nie, no zdarza się, kamulec zamiast gazu. Ja. No, a nie mogli się na przykład podpalić jak, tym. Ja słyszałem, że jak tata był na teście na egzamin prawo jazdy, to no wyciągnął klucze od mieszkania i chciał odpalić auto egzaminatora. Ja słyszałem, że ten, że jak zdawał test szóstoklasisty, to z tego oblał i wiesz. Poważnie. Aha. Typek mu daje klucze do stacyjki, on mówi, nie, proszę pana, mam swoje. Wyciągnął od mieszkania, tu od domu i chciał odpalić, nie? I pokazywał mu się, chwali to tak domu, nie? Tak, w ogóle spoko, nie skumał, że to tak nie działa, nie? I go koleś oblał. No ale, ale skąd miałem wiedzieć? Ale skąd ja miałem to wiedzieć, że tak nie działa? Nie wiem, tato, no. Ja na przykład wiem takie rzeczy. Bo już mam dwa miesiące. Jest, wiem takie rzeczy, a mam dopiero 14 miesięcy. Tato. Ale jak to się stało, że tato, to takie rzeczy wiesz? Tato, właśnie. Ktoś takie rzeczy mówił. Bo jest zaczytany. Mój brat jest motocyklistą, ja nauczył mnie prowadzić rower. Zaczytany jesteś? Bobkerem, wiesz? A, jestem oczytany, bo bijesz mnie książką. No. Aha. Jak dorosnę, to połamię ci nogi. Co? Za to, co mi zrobiłeś tą książką od biologii. Połamę ci nogi. Połamę ci nogi, tak? No super. Jaka no, to była groźba. Typie. No, te moje dzieci to jakieś porażki. Halo, patrz co znalazłem na tego naszego starego. O, jedziemy. A! Impreza, czekaj. Go, go. Chodź tu, stary. Żeby być świadkiem. Chodź ty, typie. Świadkiem w sądzie, dawaj. Uciekaj, uciekaj. Jak coś, to powiemy, że on nas porazi. Ja go idę wyjaśnić. Jezus, dzieci chcą mnie zabić. O kurde. Wracaj tu, typie. Nie! Ty jest skończony. Wyjaśniamy cię, kuwa! Ty jest skończony! Trzeba było nie zadzierać z mamą. Grzysz? Nie wyjdę stamtąd nigdy! Kojarzysz tą umysławną mafię w pieluchach? O, przejebane! Nigdy stamtąd nie wyjdę! Masz przerobane! Oddawaj Skubi chrupki, skurwysynu! Oddaj nie mi zrobię belki. Tego! Gdzie on jest? Nie wyjdę! Gdzie się kryje ten skurczybyk? Kupujesz dwa kubusie play albo umierasz jutro. Dwa kubusie play. Wyjaśniam frejera. Dzisiaj nie, bo ma wizytę lekarza i szczepionkę będzie mi szczepił. Ale jutro cię zabiję, czaisz? Gdzie on kuwa jest? No. No. Gdzie jest ten frajer? Dawaj, wypijemy trochę. Ja już jestem wypity, zaraz umrę. A, to też się opiję. Zdrowie, bracie. Co? Walimy! Strzelę w cię! Nie, ja z tego pokoju. Wy! Jest rozkojfne! Wsadź mi te pirsy do mordy, bracie! Pa, on tu jest. Wsadź mi to! Gdzie? Nie przejmuj się, on tu siedzi, pa. Co? Pa, patrz go. Widzisz? Nie wytrzymam! Nie uda mi się! O! O nie! Nie pisz nic, żeby umarłeś. Strzel go! Mój brat niedźwiedź nie żyje. Jak nie mogę to? Ci zabrać, masz uścisk śmierci. Uścisk śmierci. O, uścisk śmierci i ty nie da się zabrać, niestety. To brzmi bardzo poważnie. Ja no to jest poważne, czekaj, wezmę bananka ci dam, co? A to, ja ci dam bananka. Ostatnio jak dałeś ogórka, to nie było spoko. Mówi, że zdrowe, tak. Witaminki. Nikt nie mówił, że będzie. Tylko, że trzeba by go wkładać do buzi, a nie. Ale to nie z tej strony, z tamtej strony to wychodzi jedzonko, no. A nie wchodzi. A to. Głupta się ty. Ja jaki grubasie ty? Głupta się. Grubasa ty. Lecz uszy. Niedobry. Lecz uszy. Bo my uszy. Wybrzuszenia. Wybrzuszenia na uszach. Wybrzuszenia na uszach masz, Tadeusz. Co ty sobie wyobrażasz, że takie wybrzuszenia na uszach masz? Tato. Czego? Tato. Z
Spacy tu spytace. O, fajnie, że zabierasz te puszki. Pewno ich nie zdążył wypić. A to. Tak z ręki mu piję. Tą jedną, co schowałeś, to ją też golne, co? Nie masz nic przeciwko. O, dzięki. Kurde, co za dziecko. To jest normalnie za dobry dziwaczne. Tatuś. Co za dziecko grube i głupie, takie głupy. Ty głupy. Głupy ty tobie. Jesteś. Ej, tato. No nie krzycz na mnie, bo ja szukam teraz. Zadł jakieś świczki. Powiedziałem, ja że o czwartej ja tutaj... wróci po walizki. Szykuj. Czekaj, się. Co tu jest? Idziemy, spakuj lepiej. Wiesz dlaczego, mama, wiesz dlaczego mama poszła do pracy i nie wraca w trzeci dzień? O. Tatuś wygrał! Jak to? Co? No, co? W ogóle to, tak. To jest nieprawda i kłamstwo, nie? To jest... Za długo czasu to tak miało być. W ogóle nasz tata jest, jeśli zauważyliście, to nasz tata jest upośledzony, bo nosi same, znaczy w domu posiada same obrazy z bananami. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, prawda? Ja nie wiem, o co to jest dosyć, ale dosyć... Ale co masz do obrazów z bananami? Karmina to, że tam są same banany. Tak. Z bananami. W ogóle tak naprawdę to nie mamy mamy, tylko banany. Tak, wystarczy. Bananowa mama tak zwana. Bardzo jesteście dziwne. Bananowe dzieci i tyle. No, dobra, totalnie. Bananowy dobra. Tato. Wyjaśnij zagadkę dzieci. Bananów. Dokładnie. Tak jest. Że dobra, Paweł był karmiony trochę inaczej niż wszyscy. Trzymajcie się wszyscy, siemanko, hej. Trzymajcie się.